Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ale się porobiło, czyżby nie było Opola? No właśnie, okazuje się, że bardzo wielu muzyków zrezygnowało z udziału w tym festiwalu, którym się zajął pan prezes Jacek Kurski. Szkoda bardzo, bo Opolem, przynajmniej ja jestem z tego pokolenia, gdzie żyliśmy Opolem, gdzie sam sygnał Opola to jest przypomnienie dawnych czasów, jakie by one nie były, to zawsze Opole było wydarzeniem ogromnym, ogromnym, fantastycznym. Dzisiaj już wiemy, że ekipa nie buduje scenografii. Co będzie z Opolem? Dowiemy się za jakiś czas, a ja podtrzymuję tę propozycję, którą dałem kilka dni temu, a więc jeżeli Maryla Rodowicz chciałaby zaśpiewać na Akademii Sztuk Przepięknych, bo od niej się to wszystko zaczęło, to zapraszamy bardzo serdecznie. W sobotę możemy taki specjalny koncert zrobić. Ci, którzy są bywalcami przystanku Woodstock, wiedzą, że te koncerty są rewelacyjne, piękne. To tam Audiofil zagrało piękny koncert, to tam Kasia Kowalska czy Wojtek Pawlik, to tam się działy muzycznie nieprawdopodobne rzeczy, chociażby z udziałem Urszuli. Akademia Sztuk Przepięknych to jest miejsce specjalne i myślę, że no, może nie największy koncert na świecie, ale na pewno najbardziej zapamiętany mógłby być w wykonaniu także Maryli Rodowicz. Ponad milion osób zajrzało na tego newsa i bardzo wielu z Was istotnie wyrażało tę samą opinię co ja, czyli że fajnie by było, gdyby na naszym festiwalu mogła się taka muzyka pokazać, ponieważ są pewne warunki. To nie jest tak, że my planujemy Woodstock z takimi wykonawcami, ale jest czymś bardzo miłym, że jeżeli się coś dzieje, dlaczego najpiękniejsza publiczność najpiękniejszego festiwalu nie mogłaby owacyjnie przyjąć na ASP Maryli Rodowicz z jej wszystkimi przybojami przygotowanymi na tegorocznym festiwal w Opolu. No ale to już niech sobie organizatorzy to wszystko układają, nasze zaproszenie otwarte, a ja przypominam Wam wszystkim bardzo, bardzo gorąco, że zapraszamy dzisiaj do audycji. Zaraz będzie ciemno, a więc będziemy się widzieli i będziemy rozmawiali dzisiaj o swoich pierwszych koncertach. Ja przypomnę swój pierwszy koncert letnią z zadymem w środku zimy. Przypomnę wszelkie rodzaju opowieści, które pamiętam, jak tworzyły ten niesamowity mój pierwszy w życiu koncert, ale także chciałbym także mówić z Wami o drugim koncercie, który dla mnie jest niezwykle ważny, czyli 2002 rok i koncert, który filmowaliśmy do najgłośniejszego filmu Polski, przystanek Woodstock. To absolutna historia i w obu przypadkach zadziały się niesamowite rzeczy, które są takim motorem, taką trampoliną do tego, co robimy dzisiaj, co czynimy przy muzyce po dzień dzisiejszy. Dzisiaj o godzinie 22 zapraszam Was od 20 do godziny 22. Zaraz będzie ciemno. Uwaga, uwaga, 23, czyli wtorek, jutro spotkanie z Tomkiem Michniewiczem na SP. We środę jest nasza dziesiątka, woodstockowa dziesiątka, 25 w czwartek. Zapraszam na koncert Sweet Noise, 2002 rok. Właśnie z tego festiwalu, który kręciliśmy na filmową taśmę, bo nie taśmą filmową kręciliśmy to, ale zrzucaliśmy to na taśmę filmową i z tym mieliśmy ogromny kłopot, o czym będę dzisiaj także opowiadał. Moi drodzy, jutro podamy już Wam dokładne wyniki drugiego etapu konkursu RUR, czyli jakie szkoły zakwalifikowały się do finału. Szkoły kwalifikowały się do finału na podstawie tych właśnie gier, które widzicie. Mega trudny wybór, mega trudny wybór. Wszystkie gry przepiękne, świetnie zrobione. I powiem Wam, że cała ekipa odpakowała każdą grę, zagrała wręcz, pochyla się nad całą logistyką, logiką tej gry, aby wybrać te najlepsze. Jutro na naszych stronach, a także w naszym blogu podamy te szkoły, z którymi spotkamy się na finale w Warszawie, czyli gra miastowa. Będzie się bardzo dużo działo, są to niesamowicie ciekawe spotkania plus fantastyczne nagrody. Zapraszamy Was dzisiaj na relację z Jaworzna. Popędziliśmy do Jaworzna, gdzie świetnie działa od 16 lat sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest tak, że mamy mnóstwo zaproszeń. Przepraszam, że nie jesteśmy w stanie do Was wszystkich dojechać, ale wykorzystujemy zawsze taki moment, aby gdzieś wpaść. I tym momentem było także południe Polski, gdzie spotkaliśmy się z firmą Attendo. To ci ludzie, którzy nam niezwykle pomagają przy organizowaniu finału. Wszystkie te internetowe, niesamowite zdarzenia organizowane są przez firmę Attendo. Zresztą firma Attendo na sam koniec ryknęła i pozdrowiła nas w sposób noblowski. Sami zobaczcie. Moi drodzy, i pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo miłe spotkania. Tędy to są ludzie, z którymi współpracujemy, z którymi jesteśmy od lata. Dzisiaj troszeczkę więcej przyszło, aby wszystkich pozdrawić. Siema! Siema!
a my do Jaworzna wtedy popędziliśmy, aby spotkać się z naszym sztabem. Przemiłe spotkanie. Muszę wam powiedzieć, że pędziliśmy do Warszawy, bo mieliśmy tutaj bardzo pilne spotkania, ale aż się nie chciało wyjechać. Ciasto, nie spróbowałem go, ale ciasto było, była pyszna kawa, byli ludzie pełni no, niesamowitej energii. Właśnie z takiej energii, z takich ludzi się składa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Było przemiło. Rozmawialiśmy, odpowiadaliśmy na mnóstwo pytań. Rozmawialiśmy o tym, co się u nas dzieje, jak pracujemy, co stwarza na przykład, że wybieramy taki, a nie inny temat naszego finału. Obok nas także byli ludzie, którzy potrafili zagrać jako DJ-e w Holandii. Aż stamtąd z Jaworzna jechali do Holandii. Wszyscy pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy, czy to Ochotnicza Straż Pożarna, czy lekarze, czy nauczyciele, czy biznesmeni, którzy wspierali całą orkiestrę, cały finał w Jaworznie. Wszyscy pod wielkim takim wrażeniem wspólnej pracy. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. I to mogliśmy dotknąć, to mogliśmy zobaczyć, kiedy byliśmy w Jaworznie. Byliśmy w redakcji gazety, bo ja myślałem, że to jest Dom Kultury, no ale nie, małe pokoiki. W związku z tym to nie był Dom Kultury. To byli ludzie najbardziej zaangażowani w to całe przedsięwzięcie. Potem wyszliśmy przed i oczywiście krzyknęliśmy wielkie, ogromne dla was wszystkich siema. Moi drodzy, a my jesteśmy w Jaworznie. Przepiękne miejsce, przepiękni ludzie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o ostatnim finale, ale nie tylko ostatnim, ponieważ grają z nami od lat. Bardzo miłe spotkanko, stół zastawiony, między innymi masę ciasta, którego nie spróbowaliśmy, ale za to mieliśmy ich wszystkich obok nas, którzy was teraz bardzo mocno pozdrawiają. Siema! Siema! Do zobaczenia, do usłyszenia w dzisiejszym. Zaraz będzie ciemno. Liczę także na wasze wspominki, zwłaszcza koncert 27 stycznia 1989 roku, który się odbył w warszawskiej Stodole, czyli letnia zadyma w środku zima. Także 2002 rok to także niezłe wspominki. Razem z Krzychem i z Majkiem będziemy w studio i będziemy do was dzisiaj nadawali przepiękną muzykę w przepięknych okolicznościach przyrody. Ściskam was serdecznie. Cześć, siema.